Witam was tutaj, cześć, chciałem znowu, zapraszam was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation, Cities Skylines Industries, już chciałem powiedzieć PlayStation, ale dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że mi się uda szybko nagrać, ponieważ nagrałem go znowu późno i dzisiaj też podobno właśnie zajmuję się zupełnie innymi teraz rzeczami, a więc wyjdźmy sobie i nie marnujmy czasu od razu. I tak, od razu z góry mówię, mamy tu lotnisko jeden, pierwsze towarowe nasze i musimy już postawić drugie. Ja już to wiem i nawet chyba dzisiaj jeszcze postawimy. Przybudowałem je tutaj całkowicie, jak może zauważyliście. Zaczynając od tego, że tutaj teraz mają aleje, którą wjeżdżają sobie, ale to im nic nie daje, bo teraz maksymalna po prostu skorek tutaj w środku. W środku jest skorek, a no z korkiem w środku nie da się po prostu nic zrobić. Więc no cóż, ten korek po prostu jest za mało lotnisk towarowych, których potrzebnych nam w naszym mieście. I sądzę, że od tego musimy po prostu zacząć sobie, żeby trochę się tym powoli zacząć zajmować. Ale zanim to, bo to też na pewno dzisiaj będzie, to tak, strasznie mnie się laguje dzisiaj gra. Może dlatego, że przed chwilą skończył editing, ale ta chwila mogła być już dosyć dawno, więc tego w żaden sposób nie daje mu możliwości takiej. Może ten wał, i ten wał niestety chyba nam się tutaj przydaje. Znaczy niestety, no będzie musiał chyba zostać. Badajmy sobie trochę tego. Ten zwykły przemysł też co jakiś czas w jakichś miejscach może być tak właściwie, ale ogólnie go nie lubię postawić teraz, jak my ten już nasz specjalny, specyficzny. To wolę wchodzić ten nasz fajny, ale tutaj jeszcze pozwolę, żeby on tutaj się udało w tej części. Ale tak poza tym to chciałbym, żeby było jak go najmniej, a poza tym mamy coś takiego jak biura. Także tutaj niech już będzie. Dalej, ludzie się chcą budować, to ludzi sobie dajmy tutaj. A handel to mamy tutaj taki ładny teraz. Tu wszędzie sobie budujemy. I tutaj jest handel, to handlu to niech się jeszcze będzie trochę więcej handlu. Ogólnie dzisiaj was chciałem zostawić, żebyście nie byli tak bez żadnego odcinka. Bo jest to prawda dzisiaj też tam ten materiał z Cities Skylines PlayStation 4, ale no on jest długi i on się publikuje, nie mam takiego pojęcia w tej godzinie on się opublikuje. Ja go nastawię, żeby się opublikował jak się wyśle. Czyli w skrócie nie wiadomo zupełnie o której godzinie to będzie. Ale jak już się wyśle, to się to zrobi i przetworzy. Akurat ostatnio najwięcej czasu po przesyłaniu to jest przetwarzanie przez YouTube'a. No bo YouTube jeszcze musi sobie przetworzyć nie żadnych rzeczy niedobrych i tego typu i przez to jeszcze to jest dłużej. Zastanawiam się, czy oni mają tutaj własną pocztę? Mają, dobra. Okej, macie pocztę, to jest dobrze. Dobra, to tak. Dzisiaj zajmiemy się lotniskiem. I lotnisko, miejsce na lotnisko jest tutaj. Tutaj. Bo tu póki co, nie wiem czy zauważyliście, jest ruch taki jakby go właściwie nie było. Mamy tutaj też trochę tych farmingów i tego typu rzeczy, ale no... No właśnie. Musimy sobie poprzenosić trochę te magazyny z rudą, bo tam już nie ma naszych surowców. Tutaj stąd powoli będziemy rudę usuwać. Co nie? Na przykład jak mamy tutaj dom, hutę szkła, to hutę akurat mechanicznie już stąd wywalił stamtąd. I tam zaczęły nasze, co tutaj się już buduje od dłuższego czasu w tych rejonach. Tylko teraz tak, tą hutę trzeba przenieść. Nie ma zbytnio gdzie ją przenieść. Okej, dalej. Na razie niech będzie tutaj. Dalej, mamy jeszcze ten inny magazyn. No i to też może być, to też może nie być takie najłatwiejsze. Akurat magazyn byłoby dobrze, żeby był gdzieś tutaj właśnie. Bo to jest magazyn w końcu, oni muszą go dowozić tam aż tak daleko. A on powinien być gdzieś tutaj bliżej. Ale czekaj. Czekaj. Mamy jeszcze ten nowy magazyn, który bardzo chciałem postawić w ostatnim odcinku, czy tam już kiedyś, nie wiadomo kiedy. I go nie postawiłem. Bo jestem ciekawy jak on wygląda, bo jeszcze go nigdy nie stawiałem. Magazyn surowców. Tylko się nigdzie tu nie zmieści. Szkoda. A tu jest zbyt stanem zbocze. Okej, chyba z tym stanem zboczem możemy sobie poradzić trochę. No. Tutaj jest ogólnie krzywy teren, ale sądzę, że coś takiego nie powinno być aż tak bardzo tragiczne rozwiązanie. Tutaj. No powiedzmy. Pokaż mi to. No całkiem ładnie to wygląda, nie powiem, że nie.
powinna nam to tutaj trochę pomóc z naszym tutaj rozwojem. Dobra, to tak, tutaj nasze farming już będzie wkraczać. Czekaj, daj mi tutaj mapę. Mapa przemysłu, proszę bardzo. Farming tutaj wkracza już po całości. Tutaj już nie. A, tutaj jest jeszcze trochę rudy. Chwila, chwila, chwila. Jak jest jakaś ruda, to ja chcę ją wykorzystać w pełni, aby pójść dalej. A jak tutaj jeszcze coś widzę, to ja się nie zgadzam na to, żeby już stąd pójść. Dawaj tu kopalnię. Ale pomijając tą, to tutaj co jest? To tutaj, no tak dotąd, to możemy już pożegnać to. Dobra. Dalej, gdzie tu jeszcze są jakieś obszary, gdzie jest faktycznie ruda, którą trzeba jeszcze wykorzystać? Pokazywało mi, że tutaj, tu jest trochę, okej. Okay. Możemy tutaj te duże wiertło właściwie postawić nawet. Bo to jest trochę tak dalej od tej drogi, to nam to będzie ładnie tutaj wykorzystywać w całości. Dobra, co ja tutaj będę, czekaj, jak tutaj jest z terenem? Patrz to. Też nie jest najlepiej, ale sądzę, że przy lotnisku nie będzie aż takiego tutaj chyba dużego problemu. Mam przynajmniej taką szczerą nadzieję, żeby nie było tak, jak było teraz. I ja jeszcze tego dużego nie będę dzisiaj stawiać, ale będzie trzeba je postawić, te kolejowe, w przyszłości. Tylko to gdzieś trochę dalej od miasta, bo póki co to tutaj jest, widzicie jak to jest. Dobra, lotnisko towarowe. Lotnisko nie, lotnisko towarowe. O, dokładnie, tylko takie rzeczy mnie tutaj interesują. Dobrze, i jak sądziliśmy, jak można było się spodziewać, jest kiepsko z naszym terenem. Dobra, to dajmy sobie to tak, uśrednijmy to trochę. I jeżeli w teorii coś takiego byśmy tutaj zrobili, to pokaż, to wejdzie mi to... Aha, nie, to nie w tym miejscu. To musi być bardziej tutaj uśredniony. A, to jak tak, to może no, tutaj będzie lepiej. O, dokładnie, o tym mówiłem. Sam z siebie budynek, jak widzimy, jest... Okidoki, no. To mi się nie podoba w zupełności. Czegoś takiego to ja tutaj nie chciałem. Halo. Halo, gra. Ja naprawdę cię rozumiem i twoje poczucie humoru. Ja też je lubię. Ale no bez przesady. No bez przesady. Czekaj, jak dzwonimy sobie tak. O, tak najprościej jest tutaj. Swoją, tak właśnie to powinno nam tutaj pomóc przy tym. Dobra, teraz tak w teorii. Dokładnie, teraz jest tutaj problem z naszym zboczem. Ale jeżeli tutaj byśmy powoli trochę poobniżali tutaj ten teren, to powinno być trochę lepiej. No, powiedzmy, że tak. No powiedz mi, że jest dobrze. Kurde. Gra. Dobra. Rozumiem, że interesy gra z tobą to trochę trudna zabawa, ale to wiem nie od dzisiaj, akurat. To nie jest nic takiego bardzo nowego. W sumie można tutaj wszystko podnieść, ten teren cały, do tego. To akurat nie jest aż tak bardzo trudne. I to nie jest aż tak bardzo wysokie nawet. Dobra. Let's try now. O. I proszę bardzo. Ładnie, ładnie. Tu jest trochę podniesiony teren, ale pomijając to, powinno być całkiem dobrze. I teraz tak, teraz widzę jeden błąd, który zrobiliśmy, ale już dobra, niech będzie. A mianowicie... Jest to bardzo blisko tego węzłu, ale możemy to trochę ominąć. No i to ominiemy, bo to tak nie może być. To tak, pierwsze co... To wyburzamy tę drogę. Dobra. Tam z głowy. I tak, tutaj ogólnie chcę, żeby tamten był bardziej główny, jak może zauważyliście. Więc tutaj po prostu damy takie sobie główne części. Z tego co wiem... Nie, dobra, trochę przesadziłem.
Jeżeli zrobimy sobie coś takiego, to będzie najlepsze. Ale ponieważ widzimy, jak to fatalnie wygląda, no ale to nie, to zróbmy to tak normalnie. Było. Tak jak G. No dobra, prawie normalnie. Stąd tutaj. I stąd tu dalej. Dobra, no i tak, teraz wyłączamy sobie G. Tu będzie lekki podjazd, pod wyjazd. I tu będzie lekki odjazd od wyjazdu. To jest jedyna rzecz, którą tutaj zmienimy. Bo poza tym jest całkiem nieźle tutaj wszystko zrobione. Dobra, i tak, to usuwamy. Tutaj sobie to zostawmy może już. Tak. Tak, czy na pewno? Bo tutaj byśmy to sobie postawili. Ale dobra, nie. Ciebie to też postawimy sobie tutaj, co nie, żeby to było obok. Ale aby to dobrze funkcjonowało, trzeba trochę to inaczej postawić. Dobra, to tym się za chwilę zajmiemy. Daj mi G. Dobra, tu widzę, że jest z tym problem. Ale jeżeli sobie to buduję ręcznie, to nie powinny być problemów, bo tutaj moja ręka jest wspaniała i z nią nie ma prawa się nic stanąć złego. Dobrze. Coś takiego powinno im tutaj całkowicie wystarczyć. Tak, tak przynajmniej póki co. Ostatnio cały czas tymi lotniskami się zajmujemy. No widzicie? Ajajaj. Ajajaj, te lotnisko to najgorsze, co teraz tutaj może być. Gdy budujesz jedno, to za mało. Dobra. Tu sobie dajmy zakręcik. I zaraz wam powiem, o co tutaj chodzi. O co tu kurczę biega? A widzę, no, czemu ty tak budujesz to taki w taki dziwny, skomplikowany sposób? Jak to można po prostu zrobić normalnie, że wjeżdża i wyjeżdża tego. A no właśnie, jeżeli chcecie tak normalnie, to możecie sobie zbudować. Ja wam naprawdę nie mówię, że nie. Ale jeżeli chcecie zrobić tak, żeby nie było jakichś strasznie wielkich amerykańskich korków, jak to są zawsze na tych autostradach amerykańskich, no to posłuchajcie się mnie. To mniej więcej by wyglądało w ten sposób. Mamy już wyjazd z naszego lotniska. To już mamy połowę zrobioną. G wyłącz. Teraz drugi musimy zrobić wjazd. Wjazd akurat nie będziemy jak przy tej bardzo kręcić, proszę bardzo. Prosty, ładny, zwięzły. I dokładnie. I mamy wjazd. Mamy wjazd, zjazd. Dalej. Stąd tu będzie zjazd do... No wiemy wszyscy do czego. I tak, tutaj mamy problem, bo tą drogę trzeba przedłużyć. Było, było, było. Cały czas, co głupia. Okej, okay, dobra, rozumiem, że mam problem. Dobra, to zróbmy to tak, w ten sposób, dobra. Chyba, że mi to nie wejdziesz tutaj. Siatka. I kątowe. Wyłącz kątowe, będzie bosko. Dobra, kątowe włącz. Siatka włącz. Myszka, współpracuj. Ja wiem, że jest późno. I że ty też się dzisiaj już nachorowałaś. Ale ja też jestem zmęczony i też chcę pójść wcześniej spać. Jeżeli się wszyscy ładnie dogadamy, to zrobimy to wcześniej. Jeżeli się nie dogadamy, no to będzie jak... Jak zazwyczaj. Czyli to. Dobra, nie, jest jeszcze cały czas źle. To powinno być tutaj. I tu wyłączyć kąty. Tu wybudować dotąd. Tu włączyć kąty. I stąd zrobić zakręt. Dobra, to tak może być. Dalej. Tutaj sobie zrobimy zjazd do tunelu. Ale w ten sposób, tak żebyśmy tutaj uzyskali dzięki temu dwie drogi. Jedna będzie biec sobie tak, tak, o dokładnie. Druga będzie biec tu do wjazdu. Natomiast trzecia, jeszcze nie wiem gdzie. Szczerze, to jeszcze nie wiem gdzie. A! Mamy tutaj od zjazdu, też musi być od wjazdu. To pod ziemią. O, dokładnie. I teraz powinno to, nawet jak wy jeszcze tutaj nie macie wody, prąd już sobie jakoś pociągnęliście, to jak widzicie, już to funkcjonuje.
mimo wszystko, mimo wszelkich sprzeciwów, duch tu już jest. I oczywiście gra jest głupia. Czyli jeżeli zrobimy coś takiego, to wy będziecie logiczni, chociaż trochę. Please. No nie jestem przekonany. Dobra, ważne, żebyście z tego korzystali. Korek się robi jak zazwyczaj. Długi, ładny, piękny, pokaźny. I dlatego, że on jest taki długi, ładny, piękny i pokaźny. No tak, po pierwsze, najpierw sobie zrobimy wjazd tutaj. Listen closely. Is the sound of refreshment. Pop soda. Pop soda refreshment. Pop soda. Belch the best. Dobra, na razie sobie zrobimy coś takiego. Pokaż jak tam zegarek. Dobra. W miarę z czasem idziemy ładnie. Ponieważ tu sobie zrobimy nasz węzeł, aby te samochodziki sobie po prostu zawracały tak ładnie. Dobra. Jest trochę miejsca i tym my tu się teraz zajmiemy. Dobra, dajmy sobie tak. Czekaj. Chyba coś takiego. I tak, nie czekaj. Stąd. Tu. Stąd. Dotąd. Nie, przesadziłem. Okej. Stąd. Tu. Jeszcze może z jeden zakręcik. Bo czemu by nie? Bo tu będzie dużo samochodów. My to już wiemy skądś. Nie będę mówić skąd, żeby nie było. Dobra. No i tu sobie wyrównamy. Damy sobie coś takiego. I powinno to tam w miarę lepiej wyglądać. Poczekaj. O, dobra, dokładnie. I tak, ciebie wyburzamy. I stąd, z tego co pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, zrobimy sobie po prostu taką zwykłą drogę. O, i ona tam sobie dojedzie. Dobra. Resztą się zajmie już gra. Dobra, tutaj mamy dobrze. Teraz tak, jedyne co tutaj jest ważniejsze, co trzeba zrobić, to teraz stąd. Nie. Tutaj nie będzie aż tak prosto. Czekaj, już się zabawię. Już mogę chwilę się pobawić, to już się chwilę pobawię. Z samochodzikami. Tędy będziecie jechać. I tu po moim specjalnym pasie. Tak. Nie ma tak szybko, że tu wjedziecie. Pyknek i już jesteście. Nie ma. Tutaj się już chwilę pokręcicie. Dobra. To wybórz. Wybórz. I tu wybórz. Wybórz. Dobra, i tak, to wszystko trzeba ulepszyć. Proszę bardzo, jak ładnie. I teraz te wszystkie trzeba zakręty jeszcze zabić. Możecie kojarzyć, ja tam często z takich wędrów korzystam. Ciach. Ja tylko, że ja korzystam z tego do dworców kolejowych, a nie lotnic. Więc nie jestem przekonany, jak to będzie tutaj działać. Dobra, no i teraz powinno być najlepiej. No, jestem ciekawy, gdzie oni wszyscy jadą. Aha, tu z twoją nogą jest blisko ten zjazd. No trudno, mówi się trudno, tak. Dobrze, czy ktoś z tego korzysta? Co jest? Przecież masz już wodę. Aha, my znowu za mało produkujemy wody. Kurczę, no amigo, ludzie. Robicie problemy. Dajmy już sobie dwa na przyszłość. Żeby nie mieć z tym problemu. I ścieki. Też dwa. Kiedyś się tym zajmę. Zawsze jak to było, to mówię, że kiedyś się tym zajmę, ale nie dzisiaj. Dobra. Czemu tutaj nikt z tego nie korzysta? Gdzie wy kurde wszyscy jedziecie? Pokaż to. Aha. Okej. Okej, dobra, na lotnisko. Dobra, rozumiem. To lotnisko nie działa, to wszyscy jedziecie na drugie lotnisko. No to całkiem... Okej, nie powiesz mi, że się nie opłaca, dobra, nie. To była po prostu kwestia czasu, jak było tutaj zamknięte. I że tutaj ten cały węzeł, co wybudowałem, po prostu się nie opłaca. Dobra, nie. To za chwilę, no, za chwilę oni tutaj już wrócą. Co jest akurat dobrą wiadomością, bo
Nie chciałbym tutaj zamykać nowego, świeżego lotniska w Radomiu od razu, zaraz po wybudowaniu. Dobra, tak, tu jest wszystko dobrze. Ci nie chcę tutaj zawracają póki co. Dobra, no i tu powinno się teraz to wszystko ładnie w miarę rozwijać. Dobra, ludzie. Transportem się dziś nie mam zamiaru zajmować. To już z góry mówię. Więc... już transportem to dziś się zająłem w Mass Transit. I to tak profesjonalnie. Tramwaje zbudowałem. Więc tutaj po prostu damy, żebyście się... nie. Tak, tutaj nawet w pełni. Nie będę się już bawić dzisiaj. Wypełni, proszę bardzo, ładnie, świetnie. I teraz tylko G. Właśnie, muszę tego pobrać na moda. Właściwie tego włączyć na wszystkie kawałki ziemi. Bo to jest akurat nam tutaj trochę potrzebne. Będzie nam właściwie to potrzebne, bo póki co to jeszcze nie jest, ale... ale się przyda na pewno. Oni tutaj własną pocztę mieli, sobie wspomnę. Dobra, wracając do naszych lasów. Tak, do lasów na razie pójdziemy. Zresztą się kiedy indziej będziemy... reszta będzie później. Jak to niektórzy mówią. No. I stąd tutaj dalej będziemy sobie produkować nasze lasy. Właściwie to drzewa. Proszę bardzo, tu jest akurat całkiem ładna łuna drzewek, więc powinno nam całkiem ładnie się to produkować. No, tutaj, tu jest dobrze. Okej, i tu jeszcze nawet można, świetnie. Tutaj... co jest? Nie można zbudować na wodzie, tylko tu jest woda. Skąd ty tu masz wodę? No rzeczywiście jakaś jest tutaj woda, ale to... to od tego, że tutaj jest źle, jeszcze jest źle zbudowany teren. I tu musimy to wszystko obniżyć. Okej, widzę, że ten duży pędzel to jest dla mnie mały. No niech ci będzie. Tą plażę. Teraz powinno być trochę lepiej. Dobra. No teraz to już nie masz co zrobić. Teraz. Ej, ty, dawaj to. Tutaj. I tu bym też wstawił, ale się nie zmieści wszystko. No cóż. Takie życie. Dobra, jak wiecie. I czemu tu się wszędzie zrobiły te głupie drzewa? Nie. Tutaj nie będziemy pokazywać, że z boku to wszystko już jest takie marne i padalcze i w ogóle nie ma sensu tutaj w to iść już. Nie. I jakby coś następnym razem bierzemy zupełnie inny jakiś obszar, bo ja nie mam zamiaru się już z tymi palmami tutaj gdyść. Jak widzicie, jak tutaj są palmy, co normalne drzewa i glaste sadzić, a nie coś takiego. Dobra. Teraz powinno być całkiem już nieźle. To tak, to mamy dobrze. Jak to nasze drugie lotnisko? Pokaż. Okej, widzę, że są samoloty i są chętni i zobaczcie, mimo tak pięknego zakrętata, który im tutaj zrobiłem, oni i tak mają problemy. To jest po prostu piękne. A tu gdzie możemy, to możemy im ulepszyć to do tylu pasów. Ale nie wszędzie mogę. Właściwie to nigdzie. Ciekawe, czemu oni tak wolno tutaj jadą. Chodzi o zakręty, czy co? Możliwe, że zakręcę. No bo, ale na razie tutaj nie będę jakoś tutaj kręcić, bo tutaj i tak później stoją pod lotniskiem. Więc... właściwie to jest, czy jakieś mamy zyski z samolotów? Pokaż to. Lotnisko. Jakieś zyski mamy, ale bardzo małe. Takie bidne, żebym powiedział. Nawet bardzo. Tutaj... coś tam zarabiamy na... bramkach, ale to bramki właśnie. Bramki do lotniska powinniśmy postawić, ale dobra już. Już teraz nie będziemy kręcić tutaj nic. Dobra, tutaj jest idealny spocik. Nie wiem, czy wy też sądzicie tak. Na jakąś ładną produkcję. Produkcję drewna. No i tak. Ja proponuję postawić tutaj ceulozownię. Sztuk 2. Bo ceulozownie nigdy za mało. I przetwórnie drewna sztuk 4. Bo one są małe, to można je bardziej wmontować. Co nie znaczy, że mniej produkują. Bo nie wiem, ile produkują. Już tego to nie pamiętam. Dobra, widzę, że jest tu jakiś problem ewidentny z tą wodą. Przydałoby się zmniejszyć trochę ten nurt tego. A do tego zmniejszenia nurtu trzeba kupić ten kawałek ziemi. Dobra, na razie nie.
Tak, bo ona tutaj się strasznie nam zlazła, ta woda. Wiem, co trzeba zrobić. Pogłębić dno. To mi trochę pomoże. Ciach. Jeżeli pogłębimy dno, to w teorii chociaż, w sprawach fizyki, woda będzie szła głównym nurtem. Tak mi się to wydaje chyba. Dawaj. Okej, za dużo ziemi. Ziemię sobie wywalamy tutaj. Niestety nasze okopy wspaniałe. Samolot! Dobra, tutaj są nasze okopy. No i stąd sobie po prostu damy... Proszę bardzo. Może to pomoże, nie wiem. Ale może jest fajne i szerokie i głębokie. No, co mi się tu tniesz gra? Nie wolno. A 25 minuta odcinka, znaczy, że za chwilę będzie koniec. Czemu tak się wszystko porozstawiało? Szczerze? Nie mam żadnego pojęcia. I chciałem się dowiedzieć. I chciałbym się naprawdę dowiedzieć, czemu tu wszystko tak źle wygląda. Czekaj, daj mi tą drogę. Bo to jest aż tak dziwne, że zobaczcie, wszystko się rozstąpiło tutaj o jeden. Co lepsze, gra nie potrafi mi tego wytłumaczyć. Bo ona cały czas tutaj trzymać ten odstęp, pokaż to. Aha, bo jest cała droga źle zbudowana, okej. Albo jest po prostu do autostrady dosunięte tak blisko. Tak, jest tak blisko dosunięte do autostrady, że po prostu jest aż za blisko. Chociaż czy ja wiem. Pomijając, że tu się zrobiły palmy, to się zrobiło dobrze. Aja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 j
I tutaj nawet można ją ulepszyć na coś lepszego, bo tutaj teraz są te budynki. Tak. Czyli coś takiego. I ten budynek się nam tutaj przestawi spokojnie. O, dokładnie, dobra, to się przestawiło. Nie, tak jak ten się przestawił, to ten też powinien. Dobra. Nie, nie, bo ja tutaj nie chcę mieć dziury w produkcji. Dobra, ty tu się też przestawisz. I tutaj gdzieś magazyny. Broni. Co jest? Czemu żeś się tutaj nie chciał przenieść? Halo? Halo, gra? Dobra. I tak, mamy tutaj póki co trochę wolnej przestrzeni. Tutaj będzie później coś, ale to będzie później. Więc póki co możemy sobie postawić taki magazyn skromny. Dobra, to tu mamy magazyn. Tam mamy potop. I to tragiczny potop. To jest naprawdę duży ten potop. Dobra. Dobra, dość tego, nie bawię się tak z tą grą. Musimy stąd ziemię, stamtąd ją zabrać po prostu. Bo to jest straszne, co się tam dzieje. Tu sobie powiększymy ten wał. O, i tu jest ten budynek. Zaczynałem powoli w niego wchodzić. Ale to, co tam się wyprawia, to ja się na to nie zgadzam kompletnie. Nie mam mowy. Dobra. To powinno nam już pomóc. I teraz dalej lecimy. O, widzę, że jest powrót. Że jest jakiś nawet trochę tej pory. Ciach. Dobra, tutaj będzie dobrze. Tu też teraz powinno być. Problem w tym, że oni tutaj i tak się topią. Co bym nie zrobił. Dobra. Okej, okay, powiem tak, tu jest korek mniejszy, co nie znaczy, że tutaj nie jest problem z samolotami. Właśnie dwa przyleciały. To nie jest dobra wiadomość. Jeżeli właśnie dwa przyleciały, trzeci startuje. Czekajcie, nie. To jest idealne na miniaturkę. To po prostu pokazuje, jak tutaj jest bardzo potrzebny transport. Tylko, że Windows musi jeszcze się zechcieć włączyć, żebym mógł zrobić miniaturkę. Żeś... Kurde. Windows. Okej, zrobił już. Daj tu start. A jak jest w naszym drugim lotnisku? No to dzisiaj się nie lotniskiem drugim zajęliśmy.
Okej, nie ma aż tak tragicznego, ale jest na pewno większy ruch. To znak, że trzeba postawić kolejne lotnisko. Dobra, jak tam z czasem? No, kończymy dzisiejszy odcinek. Ale zanim skończymy, postawimy jeszcze jedną rzecz. Tak, na dobre zakończenie. Pierwsze, to trzeba przesunąć kompletnie stąd, bo to jest mi tutaj po prostu trochę zbędne. Może być należy nawet tutaj. I tą jedną szkółkę też by się przydało wywalić. Dobra. To wywalamy. Wywal. Dobra, do takiej odległości może być nawet całkiem dobrze. I tak, stąd. Tak, tak, ja już wiem, że niektórzy z was widzą, co ja właśnie teraz zaczynam robić. I ja się naprawdę z tego cieszę, że część z was już wie, co ja tutaj knuję podłego. Bo to nie da się powiedzieć, że to jest dobry pomysł. Ale niech już będzie tutaj ten dworzec. Seems to me that there's a lot of you out there who might need the use of the law. Okay. But that's not legal advice. That's life advice. In fact, we're legally barred from providing legal advice. Dobra. Widzę, że będzie problem, jak go tutaj wstawimy. Bo tamta droga, o ile wejdzie. Okej. Czekaj, jeżeli byśmy chcieli wejść do gruntówki. To czy tutaj bym cię wstawić? Okej, mógłbym cię wstawić. Tylko, że ta autostrada musiałaby jechać jakąś ziemią tutaj. A tego bym tu nie chciał robić. Dobra, to nie. Więc musimy to zrobić inaczej. Spokojnie, są inne patenty na tego typu rzeczy. Po prostu bierze się autostradę. Mamy G. I będzie po prostu gęście. Ostatni niestety musi być duży. No bo budynek trzeba do czegoś postawić. Ale to jest akurat ostatni i tu bym po prostu się tym nie przejmować. Dobra. Powiedzmy, że jeżeli zrobimy to w ten sposób, to wszyscy będą tutaj zachwyceni i są zachwyceni. W sumie czemu się dziwię? Kto by nie był zachwycony, gdyby coś takiego tutaj wybudowali teraz. I tak, tu jest na razie problem. Ale nie wiem, czy zauważyliście, powiedziałem na razie. Wyłącz. Dobra. Czekaj. O, dokładnie. Zrobimy sobie z odległości, bo jak się wiecie jak to się robi, jak jest z odległości. A Genano zaczyna myśleć trochę. Nie wiem, to jest trudne, ale czasami to naprawdę działa. Stąd, tutaj, tak. Stąd, tu. Nie. Aż tak nie mogę w to pójść. To byłaby rzeczywiście lekka przesada. Aż tak dużej przesady tutaj nie będę robić. Dobra. Widzę, że jest duży problem. Więc trochę zmienimy koncepcję. Zmienimy koncepcję na coś, co wymyśliłem dzisiaj. I sądzę, że to jest dobry pomysł. Wyłącz tylko odcinkowe. Dobra. To jest to, że wjeżdżają po prostu prosto, pionowo w. Dobra, daj tutaj tą autostradę. Autostradę akurat musimy z tym prowadzić. To jest jeden minus tej części planu. Że drogi muszą pozostać takie, jak tu były, mniej więcej. No na przykład mamy to musimy sobie kompletnie tutaj odstawić w bok. Ciekawe się, czy tutaj przejdzie ta autostrada? Przejdzie. Okej, dobra. To jest akurat dobra wiadomość. Się zastanawiam szczerze. Dobra, zrobimy to, że te pociągi będą odjeżdżać w tamtym kierunku. Bo tu jest kompletnie za mało miejsca. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale tutaj miejsca nie ma. Po prostu nie ma. I tak. Póki co jest on bez podłączenia, jakby ktoś nie zauważył jeszcze. Ale zaraz to zmienimy. Pierwsze to zmieni kierunek. Po drugie, tu jest ta droga. Tą drogę trzeba podłączyć.
Jestem po prostu ciekawy, czy jeżeli ją podłączymy odpowiednio, czyli w ten sposób, to czy on się podłączy. No niestety. Ach, ty. No niestety nie podłączył się. I musimy zrobić coś takiego. Ale pomijając to, to się wszystko udało. Teraz akurat jedyna rzecz, która rzeczywiście się tutaj mogła nie udać się. Dobra, podłączmy to i zróbmy haja i idę spać. Teraz jak włączę wysyłanie tego filmu. Idę spać. No, tutaj. Stąd, tu, tu. O, dokładnie. Tu zmieni kierunki. Okej. Okay. O, dobra, dotąd. Tu jest dobrze i tylko zróbmy jeszcze wjazdy i zjazdy stąd, bo to też się może przydać trochę. Tak poniekąd. Ładowanie, ładowanie, zapisywanie. Dobra, zapisało się. Świetnie. Stąd, tutaj. I daj tutaj wjazd. Dobra. Tutaj to mamy. Teraz musimy tutaj zrobić jeszcze zakład. Dobra. Z zygzaczkami, jak widzicie, tutaj próbuję to zrobić. Bo wtedy mamy trochę więcej drogi, po której oni mogą jechać i stać mi tu w korku. A tak? To nie ma tego miejsca. Ale może trochę przesadziłem. Ta. Wjazd co prawda może być aż tutaj, tak daleko. Ale bez przesady. Ale naprawdę bez przesady. Dobra. Tutaj. 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 Tu. Tu. Rekadagry. I dajmy sobie jeszcze stąd, tu. Dobra. No to tak. Chociaż czekaj. To akurat byśmy mogli trochę przestawić. Mamy tą drogę już tutaj, jak już ją tu postawiliśmy tak jak my chcemy. To ona może się kończyć trochę wcześniej. I dzięki czemu możemy zrobić trochę lepszy zakręt. Chyba. Chyba, że nam gra nie pozwoli. Okej, czekaj. O. Coś mówiłeś o tym, że gra nie pozwoli? Nie, bo nie usłyszałem. No, daj tu to zmień. Jest źle. Dobra, daj jeszcze raz. Stąd prowadź. Drogę w dół. Tu podłącz. I stąd. Okej. Okay. Tutaj dajmy zakręt. Dobra. Nie komplikujmy tutaj sytuacji, już widzę. Tu po prostu będziesz wyjeżdżać i wyjeżdżać. Natomiast stąd będzie po prostu taki dojazd. O. Proszę bardzo. Dobra. Ciamciągi. Chwila, bo zapomnieliśmy o najważniejszym. Ciamciągi tu się znikąd nie biorą. Niestety. Gdzie jest najbliższa linia kolejowa? Okej, daleko. Ja powiedział, że nawet bardzo daleko. O, tam jest linia. Świetnie. Musimy tylko ją tutaj przeprowadzić przez wodę. Te tory i będzie dobrze. Włączmy siatkę. Tutaj sobie przyjedziesz spokojnie. Dobra. Czekaj, siatka tu wyłącz. Bo siatka nam tutaj nie pomaga akurat. Dobra. Stąd będzie dotąd. I tutaj w dół. I tutaj też będzie w dół. Dobra. Podłączmy prąd, bo to będzie pierwszy, co będzie problem ty. Dobra, prąd podłączony. I stąd, proszę bardzo, będzie jechać ciamciąg. Oj, długi kawałek drogi. To jest akurat pewne niestety. Tutaj. Tu, czekaj.
Tak, tutaj na przemian z tą drogą. Muszę będzie sobie jechać ten ciąg. Tutaj, tutaj. Tu dajmy sobie, jakby się udało w linii prostej. O, dokładnie. To byłoby nawet całkiem nieźle. Tutaj i tutaj. Tu możemy sobie zrobić lepszy sekret. Tak, tu z tego skorzystamy, że już tak to jest. Dobra, no i mam nadzieję, że to będzie nam działać. Jedyne co trzeba, pamiętam, światła wyłączyć. I mogę odpoczywać w pokoju. Okej, światła wyłączyłem. Dobra, już tutaj jadą zygzakiem. Aha, okej. Okej, rozumiem, że to też jest dobry sposób do mijania drogi. Tak? Albo po prostu był jeszcze ten bug, bo jeszcze nie było wiadomo, jak tutaj to wszystko jeździ. Dobra. Tutaj ewidentnie widzę, że już jakieś ciężarówki z różnych miejsc będą jechać i sunąć. To jest akurat dobrą wiadomością. A tutaj oczywiście standardowo stawiamy coś nowego, to wszyscy z całego świata muszą to zobaczyć. Dobra, nasze lotnisko całkiem nieźle tutaj się śmiewa. Drugie zresztą, jak widzimy, też. Dobra, to tak. Ja tu sobie zrobię screenshota. Mam nadzieję, że się teraz trochę... O, już szybciej Windows się załadował. Pokaż, dobra. Mam nadzieję, że to nikomu się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Czekaj. Mam nadzieję, że... Windows. Skanice. Okej, dobra. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym innym materiale na moim kanale. Tutaj mniej więcej ja po prostu pokażę miasto. Cześć!